Dlaczego wspieram Fundację Batorego? Bo wierzę w słowo i jego moc, a Fundacja Batorego od ponad 30 lat nazywa rzeczy po imieniu. Korupcję korupcją, nieprawość nieprawością, dyskryminację dyskryminacją. Polska jest miejscem, w którym chcę żyć i tworzyć. Chciałabym, żeby była krajem praworządnym. Krajem, w którym żaden człowiek nie nazywany jest ideologią. Krajem, w którym ceni się i kultywuje społeczeństwo otwarte, społeczeństwo obywatelskie. Dlatego zachęcam Państwa do oddania 1% podatku na Fundację Batorego. Dzięki naszej pomocy ich praca może trwać. Mogą nadal apelować, nazywać rzeczy po imieniu, pomagać. Zachęcam Państwa do pomocy Fundacji Batorego. Dlaczego wspieram Fundację Batorego? Bo wspieram równe prawa dla wszystkich w Polsce. Bo jest dla mnie ważne, czy żyjemy w tolerancyjnym i demokratycznym państwie, w którym szanujemy siebie nawzajem i nie dyskryminujemy nikogo z żadnego powodu. To proste, prawda? Fundacja Batorego z 1% podatku wspiera organizacje społeczne, które działają na rzecz tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każda i każdy ma równe prawa. Organizacje te oferują porady prawne, pomoc psychologiczną i pomoc w codziennym życiu. Przekaż 1% Fundacji Batorego. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Fundacji Batorego, swoim i Anny Materskiej-Sosnowskiej, z którą będę współprowadził dzisiejsze spotkanie, witam Państwa serdecznie na debacie zatytułowanej Czy rewolucja jest kobietą? Z wyraźnym znakiem zapytania, by nie stawiać tezy, tylko właśnie pytanie dotyczące tego, o czym będziemy za chwilę w znakomitym gronie rozmawiać. Za chwilę przedstawię uczestniczki naszej dyskusji, a wcześniej krótko kilka informacji. Nie chcę zajmować za dużo czasu, bo spodziewam się, że znacznie więcej do powiedzenia mają panie, które przyjęły zaproszenie do tej rozmowy. Informacja tylko taka, że ta debata jest już kolejną, które próbujemy zrozumieć to, co się w ostatnich miesiącach dzieje, co nabrało takiego mocniejszego wyrazu po 22 października, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, ale widząc, jak się rozwija pewien ruch, mający charakter ruchu protestu, ale nie tylko, jak przybiera różne formy w różnych miejscach, w dużych miastach, w mniejszych ośrodkach, jakiego typu haseł używa, jak się komunikuje ze swoimi odbiorcami. Mamy wrażenie, że dzieje się coś więcej niż prosty w cudzysłowie protest przeciwko jakiejś jednej decyzji, że jest to raczej wyraz istotniejszych zmian, które angażują różne środowiska, różne grupy z różnymi też pewno oczekiwaniami i postulatami wobec rzeczywistości, wobec polityków, wobec świata. Widzimy też, że nie dzieje się to wszystko tylko w Polsce, bo mamy też różnego typu zmożenia aktywności, również właśnie w kwestii praw kobiet na całym świecie, by wspomnieć tylko akcję MeToo i związane z nim różnego typu zmiany w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach świata. Więc to też pewno jest jakimś dla nas kontekstem i do pytania, no właśnie, w jakim jesteśmy momencie zmian społecznych, jaki jest udział
kobiet w tychże zmianach, w ich wymyślaniu, inspirowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, na ile tezy, które już się pojawiły, czy pojawiają coraz mocniej w debacie publicznej, że świat mężczyzn, świat męskiej dominacji dobiegł końca, przynajmniej w sensie formalnym, mają sens i co w takim razie, jaki świat nadchodzi, czy dominacji kobiet, czy jeszcze czegoś, jakiegoś innej propozycji i czy te propozycje widzimy. O tym za chwilę będziemy rozmawiać i już pozwolę sobie przedstawić nasze uczestniczki w porządku alfabetycznym. Więc jest z nami pani Agnieszka Błońska, reprezentująca świat sztuki, znakomita reżyserka teatralna. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Zaproszenie przyjęła Agnieszka Holland, reżyserka filmowa. Dobry wieczór, Agnieszko. Elżbieta Korolczuk, socjolożka związana z Uniwersytetem Södertörn w Sztokholmie. Witaj, Elżbieto. Dzień dobry. Dominika Kozłowska, redaktorka naczelna miesięcznika Znak. Witaj, Dominiko. I pani Maria Libura, ekspertka do spraw zdrowia, związana z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Już tylko zapraszając i oddając głos, zapraszając Anię do włączenia się, tylko informacje takie, że witam serdecznie widzów nie tylko profilu Fundacji Batorego, ale także profili Oka Press i Wyborczej PL oraz profilu Organizacje Społeczne To Działa. Te wszystkie media zdecydowały się wspomóc nas z dotarciem do odbiorców, a także pomagają nam pani Anna Borycka i pani Elżbieta Żurawska w tłumaczeniu tego, co będziemy mówić na polski język migowy, tak żeby też poszerzyć zakres tej rozmowy. Ja tyle. Aniu, zapraszam ciebie do przejęcia mikrofonu. Dziękuję Edwinie, bardzo dziękuję wszystkim paniom za przyjęcie naszego zaproszenia, dlatego że tak jak Edwin powiedział, czas jakiś te różnego rodzaju debaty o tym, co się dzieje i w jakim jesteśmy momencie już w Fundacji prowadzimy, ale ja nie stawiam aż tak dużego znaku zapytania jak Edwin, mówiąc, czy rewolucja jest kobietą. Dlatego, że odwracając kolejność, patrząc na to, co się dzieje na świecie, a potem co się dzieje w Polsce, nie mam takich wątpliwości. Ale nie mówię o rewolucji feministycznej, tylko właśnie o rewolucji kobiecej, z takim rozróżnieniem na różne nie tylko miejsca naszego zamieszkania, ale i pochodzenia, i zawody, i pracę, jak również wiekowe, bo wiemy, że w zależności od tego, w jakim wieku, o jakiej grupie wiekowej kobiet mówimy, no to po prostu mamy inne patrzenie na świat i inne własne doświadczenia i czego innego oczekujemy. I mówiąc o rewolucji, przyznam szczerze, że często dostaję za to po głowie, że w ogóle mówię, że wydarzyła się rewolucja w październiku. Ja nie mam wątpliwości, że pewien rodzaj rewolucji to jest przynajmniej proces taki uruchamiający zmiany. Rewolucja nie musi być wystrzałem z aurory, żeby była rewolucją, tylko właśnie procesem. I w moim głębokim przekonaniu, ale to nie jest teza, którą narzucam, uważam, że ten proces właśnie zmian, jesteśmy w tym procesie. I to, że wyszły i duże i małe miasta, jak mówią zwłaszcza mężczyźni Italii, Manowa i Warszawa, to jest jedno, to, że z różnymi hasłami jesteśmy na tych ulicach, to jest oczywiście co innego i też czego innego oczekujemy, w zależności od tego, tak jak powiedziałam, w której grupie akurat jesteśmy. Ale moje pytanie, jeżeli mogę zadać takie pytanie, chcę je zadać, prosząc panie, macie tak różne doświadczenia, tak odmienne, właśnie ze względu na miejsce i zamieszkania, i zawód, i wiek, i wszystko, co nas tutaj dzieli, co nas tutaj łączy. Chciałabym właśnie panie zapytać o to, jak wy to widzicie, jaką macie intuicję. Jeśli można, zaczęłabym od Agnieszki Holland, ze względu na jej takie bardzo szerokie spojrzenie i wielowymiarowe
i od początku tej nowej rewolucji, jeśli możemy tak nazwać, w Stanach przez MeToo. I jak to, ja nie narzucam to tematu, tylko pokazuję, jak różnie to się dzieje, czy we Francji, i jak inaczej u nas jest to odbierane. Jak u nas kiedyś te kobiety na traktory, dzisiaj też inaczej do pewnych spraw podchodzimy. Jeśli mogę, to poproszę o głos, pamiętając również, że nasza pierwsza rozmówczyni ma ograniczony czas. Tak, więc postaram się mówić krótko w związku z tym. Ja zgadzam się z panią, że to, co się wydarzyło w październiku w Polsce, a to jest zresztą konsekwencją dłuższych różnych procesów, które nie były aż tak widoczne i tak łatwo opisywalne, ma charakter rewolucyjny, to znaczy rewolucyjna jest zmiana mentalności i rewolucyjna jest zmiana pokoleniowa, to znaczy ten różnica między poprzednimi pokoleniami, począwszy od mojego przez 40, a nawet 30 latków, a tym pokoleniem, które wyszło na ulicę i które zamanifestowało jak gdyby inną wizję siebie samych i inną wizję przyszłości, inną wizję świata. To jest pokolenie, to zresztą padło w tych debatach, to jest bardzo ciekawe i głównie wyartykułowane właśnie przez młode kobiety, to jest pokolenie, któremu ukradziono przyszłość. I sytuacja pandemii niewątpliwie przyspieszyła, była takim katalizatorem, który pewne procesy przyspieszył, ale równie ważne jak podmiotowość i prawa kobiet są postulaty równościowe, ale przede wszystkim wrażliwość ekologiczna, znaczy wrażliwość i świadomość, taka dojrzała świadomość u tak młodych ludzi nieuniknionej w tej chwili katastrofy klimatycznej. Więc to się zbiegło wszystko, ale tak naprawdę jeśli chodzi o polską sytuację, jest ona szczególna poprzez szczególną rolę Kościoła katolickiego. Być może porównywalną trochę do sytuacji irlandzkiej, ale jednak nie całkiem. I to widzimy wyraźnie, kiedy dostrzegamy analogię między tym, co się dzieje teraz, od kiedy PiS i Kaczyński zaczęli tutaj rządzić, ten dyktat Kościoła oraz różnych innych bardzo, coraz bardziej znaczących takich organizacji sekt fundamentalistycznych, zawarł sojusz już taki nie taktyczny, ale strategiczny z władzą i tego w żadnym innym kraju w takim stopniu nie ma. W każdym razie nie znam sytuacji na Malcie, ale jest to malutka wyspa, więc to jest nieporównywalne. I w okresie międzywojennym, kiedy dzisiaj czytamy Irenę Krzywicką i Boja i kiedy mówimy o piekle kobiet, to jest, ma się wrażenie, kiedy się czyta manifest Krzywickiej, że on jest absolutnie współczesny. Jak gdyby ona opisuje sytuację, która nie różni się jakoś znacząco od tego, co jest tutaj. Co jest o tyle jeszcze ciekawe, że prawa kobiet, prawa wyborcze kobiet w Polsce, które zostały uchwalone po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, plasowały nas, jeśli chodzi właśnie o prawa kobiet, w czołówce europejskiej. W wielu krajach, no takie jak Szwajcaria czy Francja chociażby, to zostały one uchwalone znacznie później. Więc wydawałoby się, że Polki są w jakimś uderzeniu, że są w pewnej awangardzie, ale tymczasem dały się znowu zagnać do tej kruchty. I podobnie w 1993 roku, kiedy trzecia RP, kiedy przywódcy transformacji przehandlowali prawa kobiet z Kościołem za właśnie w taktycznych celach, za poparcie Kościoła w konkretnych, ważnych, niewątpliwie, ale czy wartych tego, pytanie, politycznych decyzji.
Również wówczas kobiety, których udział w opozycji solidarnościowej był bardzo znaczący, powiedziałabym kluczowy, chociaż nigdy nie opowiedziany do końca i nie wyegzekwowany politycznie. Więc kobiety właściwie poza nielicznymi takimi próbami oporu przyjęły to. Przyjęły to przez te 30 lat. Kobiety znosiły sytuację fikcyjnego prawa i prawdziwej opresji bez jakichś znaczących buntów aż do 2016, kiedy wydawało się, że zostanie naruszony ten rzekomy kompromis, a w każdym razie pewna taka jak gdyby pewne przystosowanie się do sytuacji, jakoś radzenie sobie przy pomocy mimikry i różnych takich strategii ucieczkowych z tą sytuacją. Więc można powiedzieć, że same w pewnym sensie zgotowałyśmy sobie i swoim córkom ten los. I wydaje mi się, że ta świadomość, że na to już nie będzie zgody, jest dość powszechna. I ta świadomość jest nie tylko powszechna, ale jest myślę głęboka i stawia pod znakiem pytania zaufanie wobec zarówno klasy politycznej, to en bloc, Kościoła jako instytucji, jako hierarchii, jako autorytetu ideowego oraz niestety różnych warstw państwa i elementów życia codziennego, takich chociażby jak lekarze, ginekolodzy, którzy nie cieszą się zaufaniem. Oczywiście są tacy, którzy owszem, ale generalnie rzecz biorąc kobiety nie mają zaufania. Miałam szereg rozmów ostatnio z licealistkami i one zgodnym chórem mówią, że nie zajdą w Polsce w ciążę, że nie będą mieć dzieci, nie będą rodzić dzieci, nie planują tego. I podstawowa jakby sprawa jest, że nie mają zaufania do lekarzy, nie wierzą, że nie zostaną oszukane, gdyby coś miało pójść źle. No jest to dość przerażające, ale myślę i oczywiście niektóre z nich jednak zdecydują się na macierzyństwo, ale myślę, że taka jest ich generalne poczucie. Poczucie, że muszą bronić się same, dlatego że nikt ich nie obroni. Ani starsze pokolenie, ani klasa polityczna, ani jakiekolwiek autorytety. Coś takiego mi się przypomina, jak wielkie przeżycie mojej biografii to była Praska wiosna, 68 rok, która była czymś unikalnym i czymś jakby wyjątkowym na tle nawet tych różnych rewolucji 68 roku. I różniła się od innych tego typu zdarzeń w krajach komunistycznych. Prawdopodobnie dlatego, że tam stalinizm właściwie się nigdy tak do końca nie skończył. I w związku z tym ta opóźniona rewolucja miała głębszy i szerszy zasięg niż inne ruchy opozycyjne za żelazną kurtyną. I myślę, że coś takiego się dzieje w Polsce, że ponieważ tutaj feminizm właściwie nie zaistniał do teraz, do tego prawdopodobnie 2016 roku, to wybuch tej samoświadomości i niezgody na obecną sytuację będzie miał inny nieco charakter i myślę, że będzie ciekawszy i głębszy niż w większości krajów zachodnich. Stany Zjednoczone są osobną zupełnie sprawą i jest charakterystyczne, że MeToo zaczęło się od środowiska filmowego, czyli od Hollywoodu. To wymagałoby jakby takiej szerszej jeszcze analizy, na którą tu myślę nie ma w tej chwili miejsca. Dziękujemy serdecznie. Chciałbym mikrofon w tej chwili przesunąć do Dominiki Kozłowskiej. Dominiko, możemy Cię prosić o odpowiedź? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że możemy w tym gronie porozmawiać.
Rozumiem, że znak zapytania w tym pytaniu, jak sugerujecie, dotyczył słowa kobiety. Ja się zastanawiam, czy on nie dotyczy słowa rewolucja, ponieważ chociaż mamy do czynienia z zmianą bez precedensu, no nie jestem pewna, czy mamy do czynienia z rewolucją. To znaczy ja na te zjawiska patrzę na pewno z jednej strony w takiej perspektywie, że to, co dzieje się obecnie od jesieni 2020 roku, jest kontynuacją tego, co działo się w roku 2016 i roku 2017 i roku 2018, czymś, co między innymi w takiej publikacji, między innymi przez Elżbietę Korolczuk przygotowywanej, było określane mianem buntu kobiet. I myślę, że ten element taki buntowniczy jest teraz wręcz jeszcze silniejszy, dlatego że do tego buntu przyłączyło się najmłodsze pokolenie kobiet i mężczyzn, które z jeszcze większą swobodą posługuje się hasłami obrazoburczymi i prowokacyjnymi i przekraczającymi różnego rodzaju granice, nieraz także granice, które ktoś definiuje jako granice dobrego smaku, i na pewno nadaje to większą wybuchowość i dynamikę tym protestom. Ale wydaje mi się, że dla mnie osobiście kilka innych takich kluczy pojęciowych niż słowo rewolucja lepiej opisuje to, co się dzieje w tej perspektywie od 2016 roku. Na pewno ciekawe dla mnie jest to, że po raz pierwszy tematy tak zwane feministyczne, które przecież były, czy feminizm, który jednak towarzyszył przemianom ustrojowym od samego początku, stał się zjawiskiem masowym i stał się jakimś punktem odniesienia również dla kobiet i mężczyzn, którzy do tej pory nie identyfikowali siebie jako feministki czy feminiści. Oczywiście sam feminizm przez to się znacznie bardziej skomplikował i zróżnicował, ponieważ jak wiemy, spektrum poglądów czy przekonań, które dziś wpisują się w ten nurt feminizmu, jest znacznie szerszy niż definiowane były stanowiska przez takie, powiedzmy, istniejące w narracjach feministycznych od lat 90. stanowiska. Dzisiaj to spektrum jest znacznie szersze, ale myślę, że jeżeli mamy szukać jakichś elementów rewolucyjnych, to ja bym właśnie wskazywała, że sam fakt, iż ta narracja feministyczna, świadomość istnienia praw kobiet i świadomość potrzeby upodmiotowienia kobiet jako obywatelek i jako ważnego głosu społecznego i politycznego, jest czynnikiem zupełnie nowym. Drugi element, który wydaje mi się bardzo istotny i bardzo nowy i też prowadzący do zmiany, więc w tym sensie jakoś metaforycznie można mówić o tym czynniku rewolucyjnym, to jest to, że kompromis, o którym mówiliśmy jako kompromisie ustanowionym w latach 90., dzisiaj coraz częściej ten kompromis, ja przepraszam, tu się posłużę takim technicznym sformułowaniem Karla Schmidta, którego rzadko cytuję, ale tutaj zacytuję, jest właściwie kompromisem dylatoryjnym. To znaczy nagle został uznany, że ten kompromis był w gruncie rzeczy kompromisem pozornym i kompromisem, który nie może dłużej już obowiązywać. To znaczy nikt już tego kompromisu nie chce. Nie ma w tej chwili po prostu siły politycznej w Polsce, która by tego kompromisu chciała bronić, ale także myślę, że osoby, które protestują przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego i które być może uznawałyby, że są zwolenniczkami czy zwolennikami przywrócenia kanonu trzech przesłanek, a nie czterech, o których jest mowa, czy w ogóle jeszcze bardziej radykalnej zmiany, również te osoby nie chciałyby się godzić na ten kompromis pozorny, który obowiązywał, ponieważ istniejący kompromis od lat 90. był pozorny. Pozorny z dwóch powodów. Był pozorny w tym sensie, w jakim właśnie o dylatoryjnych kompromisach mówił Karol Schmidt, to znaczy mówił, że to są kompromisy, które mają w gruncie rzeczy odwlec podjęcie jakiejś decyzji i odroczyć decyzję w sytuacji, w której mamy do czynienia z bardzo sprzecznymi oczekiwaniami, gdzie to, co najbardziej istotne w danym stanowisku i nienegocjowalne, jest sprzeczne i nie możemy dojść do porozumienia. I wydaje mi się, że to jakby rozwiązanie formalne, które zostało przyjęte,
Kiedy się wczytać w treść ustawy samej, to rozwiązanie nigdy w Polsce nie funkcjonowało. To znaczy ustawa przyjęta w 1993 roku przewidywała edukację seksualną, przewidywała dostępność różnego rodzaju świadczeń medycznych związanych z opieką, prawda, nad kobietami i troską o ich zdrowie reprodukcyjne, chociaż się nie posługiwała takim pojęciem. Przewidywała dostępność tych jakby gwarantowanych ustawą świadczeń medycznych, które jak wiemy były coraz bardziej ograniczane, przy powoływaniu się na klauzulę sumienia coraz bardziej niedostępne w gruncie rzeczy. Więc myślę, że wszyscy mieli takie poczucie, że które dopiero teraz zostało uświadomione, że istniejący porządek prawny był w gruncie rzeczy jakimś takim porządkiem pozornym. I co więcej, druga cecha, która sprawia, że ten porządek już nie może obowiązywać niezależnie od tego, jakie ktoś ma poglądy na kanon przesłanek dopuszczających przerwanie ciąży, to jest to, że ten tak zwany kompromis został zawarty nie poprzez jakby nie z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, tylko został wypracowany w gruncie rzeczy przez Kościół i główną siłę opozycyjną, jaką była Solidarność. To znaczy to był kompromis zawarty w gruncie rzeczy ponad głową społeczeństwa, bez udziału społeczeństwa. Przecież jak pamiętamy w latach 90. No, opinia publiczna była raczej po stronie obowiązujących wówczas od 1957 roku przepisów, dopuszczających przerwanie ciąży również do 12 tygodnia. Ale przede wszystkim tamte rozwiązania były przyjęte przy zupełnej nieobecności kobiet. No, pozycja kobiet w latach 90. wiemy, że była po prostu bardzo słaba, i pozycja polityczna, i pozycja społeczna. I to, co no, dzisiaj się zmienia w sposób radykalny, to zmienia się pozycja kobiet. Kobiety stają się i podmiotem politycznym, i przede wszystkim stają się obywatelkami. I oczywiście chociażby w tym głosie jakby Platformy Obywatelskiej, tak, która zaproponowała właśnie, chciałam powiedzieć, która zaproponowała pakt dla kobiet, jakiś nowy system rozwiązań, można zwrócić uwagę na to, że ten podmiotowy głos kobiet brzmi bardzo słabo i tego podmiotowego głosu kobiet tam jeszcze nie ma, tam nadal częściej jakby mężczyźni mówią ponad głowami kobiet, ale niemniej jednak po prostu cechą tego, co się dzieje od 2016 roku, jest bardzo silne dążenie do upodmiotowienia kobiet, które chcą same brać udział w procesie wypracowania nowego rozwiązania społecznego, tak? I myślę, że każde przyszłe rozwiązanie, które powstanie, musi być rozwiązaniem, które będzie oparte o, które jakby będzie ukształtowane w dialogu społecznym i na pewno z udziałem kobiet. I myślę, że jeżeli mamy szukać jakichś rewolucyjnych pierwiastków, to widziałabym je tutaj. I ostatnia myśl no jest taka, jeżeli mamy szukać jakichś właśnie rewolucyjnych elementów, czyli elementów wskazujących na coś radykalnie nowego, no to na pewno tym elementem jest kryzys Kościoła katolickiego, tak? To znaczy jeszcze do niedawna rzeczywiście można było mówić o tym jakby znaczeniu Kościoła jako instytucji, która przyczynia się do jakby stabilizowania różnego rodzaju rozwiązań. Dzisiaj no, Kościół z jednej strony tracąc autorytet jako jakaś siła społeczna, tracąc autorytet przede wszystkim z powodu skali i tego, jak głęboko nie radzi sobie z problemem pedofilii klerykalnej i nadużyć władzy. Z jednej strony sam pozbawia się tej mocy takiej społecznej legitymizacji, ale z drugiej strony myślę, że traci też tę pozycję, którą miał w latach 90., bo jednak no, powiedzmy to wyraźnie, że tę pozycję Kościoła zbudowały przede wszystkim siły centrowe i liberalne, prawda, mówiąc o tym i wzmacniając tę tezę, że Kościół instytucjonalny jest tym elementem, tym czynnikiem stabilizującym demokrację. To nie ruchy prawicowe, tylko ruchy centroliberalne, tak, zbudowały tę pozycję. I to przede wszystkim ta pozycja jest dzisiaj inna ze sprawą młodego pokolenia.
Mówi się, socjologowie coraz częściej, prawda, w zeszły piątek ukazał się raport na temat stanu Kościoła opublikowany przez Sky. I nawet ten raport opublikowany przez Sky no, podkreśla coś, o czym w socjologii mówi się od dawna, to znaczy, że Kościół nie tylko traci młode pokolenie, traci go w sposób dramatyczny, stracił, jak traci również kobiety. Czyli właściwie takie dwie nogi, na których po prostu wspierał się przekaz wiary, pewna ciągłość formacji religijnej, ale także no, wspiera się pewien autorytet, tak, Kościoła. I myślę, że te protesty i ten bunt młodych, zwłaszcza ludzi, ostatni bunt z roku 2020, z jesieni 2020, był przecież skierowany nie tylko przeciwko wyrokowi Trybunału, nie tylko przeciwko obozowi Zjednoczonej Prawicy, ale był skierowany także przeciwko Kościołowi. Więc w tym sensie można oczywiście mówić, że ten bunt ma charakter rewolucyjny, ponieważ dąży do ustanowienia jakby nowych fundamentów porządku takiego społeczno-politycznego, tak? Porządku, którego gwarantem nie mogą być już politycy, którzy ponad naszymi głowami powiedzą nam, jak może być, albo prawda, biskupi, którzy ponad naszymi głowami powiedzą, jakie ma być ustawodawstwo. Więc myślę, że te trzy czynniki, czyli uświadomienie sobie pozornego charakteru obowiązującego w Polsce kompromisu, to uczynienie ruchu, uczynienie narracji feministycznej taką narracją mainstreamową, masową, w której odnajduje się coraz więcej kobiet i mężczyzn. I wreszcie po trzecie to ta zmiana oczekiwań, szczególnie młodego pokolenia i dążenie do upodmiotowienia, emancypacji i jakby włączenia w dialog taki polityczny, no to są trzy takie czynniki przy jednoczesnej zmianie radykalnej pozycji dotychczasowych aktorów, tak, najważniejszych, czyli właśnie instytucjonalnego Kościoła i partii sprawujących obecnie w Polsce władzę, że ten zestaw jakby czynników pozwala mówić o jakiejś nowej konfiguracji, która się zbudowała, ale czy ta nowa konfiguracja jest jakąś formą rewolucji, no to myślę, że dopiero czas pokaże, ponieważ jeżeli byłaby to rewolucja, to rozumiem, że miałaby doprowadzić jednak na końcu do też jakiejś nowej formy, do jakiejś głębokiej zmiany politycznej, tak? Nawet jeżeli byłaby to pokojowa rewolucja, to gdzieś ta głęboka zmiana polityczna powinna się na końcu jako owoc tych procesów pojawić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i dziękuję za te konkluzje, bo właśnie na zmiany, które zachodzą, trzeba patrzeć bardzo szeroko z aktorami. Tak naprawdę orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej było tylko takim zapalnikiem, które wywołało te protesty. Oczywiście musimy pamiętać, że pandemia też je wzmacnia, prawda? Widząc protesty w Europie, jakie zachodzą, one niekoniecznie są feministyczne, powiem to w pewnym uproszczeniu w tej chwili, ale również zachodzą. I ja bym chciała teraz trochę, jeśli można, oczywiście nadal jest ta pełna swoboda, jak panie to widzą, i jaka jest refleksja, ale właśnie o tym upodmiotowieniu kobiet, nie o samym trybunale czy orzeczeniu, tylko upodmiotowienie i bo to jest szczególnie istotne i ważne, bo to jest również opór przeciwko takiemu twardemu populizmowi, a populizmowi opartemu między innymi właśnie na tym tradycyjnej obronie tych tradycyjnych wartości. Stąd to sprzężenie, ta bliskość polityków z Kościołem u nas akurat w ten sposób wygląda. I oczywiście, że środowiska centrowe i liberalne wyprowadziły taką pozycję Kościoła i od dawna było wiadomo, że jeżeli instytucjonalnie od strony politycznej ktoś to zniszczy, Kościół, no to oczywiście będą partie prawicowe, które ten sojusz zupełnie inaczej będą postrzegały i wykorzystywały. Więc wracając właśnie to upodmiotowienie, jeżeli na to można byłoby spojrzeć z perspektywy i doświadczenia pani Agnieszki Błońskiej, jeżeli mogłabym poprosić o refleksję. No tak, strasznie tutaj dużo wątków się pojawiło i na które chciałoby się odpowiedzieć od razu, ale muszę powiedzieć, że się sama gubię w notatkach już teraz.
To jest bardzo ważne zagadnienie, to upodmiotowienie kobiet, bo ewidentnie mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem kobiet w Polsce w związku z działaniem władzy. I no ta partia sprawująca, tutaj mówimy o osłabieniu partii sprawującej władzę, ona ciągle realnie ją posiada i na tym polega bardzo realne niebezpieczeństwo sytuacji kobiet w Polsce. Ja też się czuję, tak od razu chcę się przyznać, bo jestem w tej chwili w Anglii, pandemia mnie zatrzymała w Anglii i okropnie się czuję oddalona od was wszystkich i od kobiet na ulicach i chciałabym i od osób na ulicach i chciałabym być z tymi osobami, więc też mam takie poczucie trochę może wstydliwe jakiegoś dystansu, bo to zawsze inaczej się mówi z zewnątrz niż z wewnątrz i jestem ogromnie poruszona od miesięcy tym, co się dzieje w Polsce i mam wielką nadzieję, że to zmierza ku zmianie politycznej, koniec końców. Ale jak wiemy, obóz rządzący na razie, jeżeli te wybory dojdą, wydarzą się za 3 lata, ma jeszcze 3 lata, to jest bardzo dużo czasu. Więc tak, no, jeśli chodzi o upodmiotowienie kobiet, no ja myślę, że jest dużo gorzej niż było. To znaczy, że obóz rządzący przesuwa te granice bardzo ostro i posunęli się za daleko. Aborcja wzbudza ogromne emocje od lat i wydarzyło się to, co się wydarzyło na jesieni. I za tym nawołaniem nie idą tylko kobiety, tylko idą osoby niebinarne, młode, starsze, mężczyźni. Także to nie jest tylko ruch kobiet, ale oczywiście aborcja dotyczy osób z macicami. I to zagarnięcie ciała, zagarnięcie władzy nad kobiecym ciałem, czy osób, które posiadają macicę przez państwo, no po prostu uprzedmiotawia te kobiety, ale to idzie dalej, bo to jest aborcja, to jest temat polityczny, jak wiemy, ale zagarnięcie kobiecego ciała przejawia się na wielu innych poziomach, bo to dotyczy i seksualności, i przyjemności, i wyglądu, i tak dalej. I ja mówię celowo o tej seksualności, bo brak edukacji seksualnej akurat wydaje mi się bardzo istotnym zagadnieniem w Polsce i to też jest sprawa tego obozu rządzącego. Ale chciałabym się odnieść na chwilę jeszcze, bo tak mówimy o podmiotowości kobiet, ale ja chciałabym się bardzo odnieść do tego zagadnienia, czy rewolucja jest kobietą, bo ja mam trochę kłopot z tym. Ono mi się wydaje bardzo atrakcyjnym stwierdzeniem i cieszę się, że rozmawiamy o podmiotowości kobiet, szczególnie w kontekście teraz świętowania kobiet i osiągnięć kobiecego ruchu. I jednocześnie żądania zmian w prawie. Natomiast wydaje mi się takie ograniczające, bo bardzo binarne. I rozmawiamy teraz o kobietach i mężczyznach i ja tu chciałabym powiedzieć, że ruch LGBT i to, co się dzieje w Polsce od sierpnia zeszłego roku, czyli aresztowanie Margo i hasło Nigdy nie będziesz szła sama, też nie jest bez znaczenia. To się wydarzyło tylko i wyłącznie 2 miesiące wcześniej i to nie jest bez znaczenia. I ja chciałabym to podkreślić, dlatego że to też jest część tych postulatów i wydaje mi się, że walka o podmiotowość kobiecą ma sens, jeśli jest inkluzywna. To znaczy, jeśli mówimy o podmiotowości grup mniejszościowych, w tym grup niebinarnych i innego postrzegania w ogóle społeczeństwa i myślenia też o społeczeństwie. Więc to dlatego jakoś tak musiałam się do tego odnieść, bo to mnie bolało. Tak, no ale jeśli chodzi o podmiotowość kobiet, no po prostu jest tak, że to, co się dzieje, znaczy to, co się działo wczoraj, jeśli chodzi o manifę i działania kobiet na ulicach w Polsce i policja, ilość policji, która wyszła, spisując kobiety i osoby, które brały udział w manifestacjach na potęgę, no umówmy się, że to po prostu pokazuje absurd tej sytuacji, to znaczy, że spisywane są osoby za to, że protestują, broniąc swoich praw, więc ta podmiotowość jest im odebrana, czy próbuje być odebrana. I oto tak, to jeśli chodzi o tą podmiotowość, natomiast cała ta dyskusja wobec rewolucji i kobiety, i roli kobiety w tym jest jakoś strasznie ważna. Ja też chciałam się odnieść wcześniej do tego, co padło tutaj a propos feminizmu i tego, że feminizm dopiero co niedawno zaistniał. Ja myślę, że tak nie jest. To znaczy myślę, że on ma jednak w Polsce dosyć długą drogę. Tutaj chciałam się powołać na wspaniałą książkę, którą polecam, dr Grabowskiej, Magdaleny Grabowskiej, Zerwana genealogia.
i dostrzeżenie też ruchu kobiecego w Polsce z jego historycznymi uwarunkowaniami, bo to nie jest tak, że w komunizmie tego ruchu kobiecego nie było, bo był, bo istniał. I potem po 89 roku też istniał, oczywiście uwarunkowany odcięciem się, związany z historycznymi wydarzeniami, odcięciem się od tej przeszłości komunistycznej, która jakoś naznaczała ten ruch, ale teraz więcej do tego wraca i więcej o tym mówimy i jednak następuje jakaś próba spojrzenia na naszą historię nie z perspektywy zachodnioeuropejskiej, ale naszej. Więc ta historia, więc ten feminizm w Polsce istniał. Jest też fantastyczna rozmowa z Sylwią Hutnik, którą też Państwu polecam, i z Magdaleną Grabowską na OKO.press wczoraj w ramach świętowania Dnia Kobiet, kiedy to osoby wspominają swoje doświadczenia feminizmu. Ona jest bardzo przyjemna, ta rozmowa w odsłuchaniu, i też pokazuje ciągłość tych działań i jak te działania rosły w siłę od 99 roku do dzisiaj. Teraz myślę o manifach. No, w 99 roku ten protest, to wyjście na ulicę 8 marca, to jeszcze nie była manifa, to jeszcze się nie nazywało manifą, ale jest pewnego rodzaju ciągłość. Jak mówimy o rewolucji, to ja... Jak go zwał, tak go zwał zresztą, ale jeśli pomyślimy o zmianach mentalnych, które zachodzą, o zmianach w wyobrażeniu, w myśleniu, w idei, tak jak Rebeka Solnit też o tym pisze, że po mitu nie ma odwrotu, znaczy, że tego nam nie odbierzecie, tego nam nie odbierzecie, bo one zostają w głowach i to się wydarza i to jest jakaś ciągłość, tu istnieje tych ruchów. To nie jest tak, że to się wydarzyło w tym roku czy w zeszłym roku, tylko trwa dużo dłużej. Ta walka o podmiotowość, i nawet gdyby było jeszcze gorzej, to myślę, że po prostu nie ma odwrotu w naszych głowach, a to można by traktować jako rewolucję. Ja nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, ale... Aniu, mikrofon. Bardzo przepraszam, się nacisnęło. Absolutnie Pani odpowiedziała i dziękuję. Najwyżej w drugiej rundzie jeszcze poprosimy o dopowiedzenie. Bardzo ważna rzecz i dlaczego też uważam, jednak będę się upierała, wiemy, że jesteśmy przywiązani do własnych poglądów, że tego nam nie odbierzecie. Dzisiaj to już nie jest hasło tylko dotyczące rzeczonego życzenia, tylko główne hasło już chodzi o wszystko, właśnie o osoby niebinarne również. Mówiąc szczerze, niestety moja niewiedza, ale dla mnie nowym jest pojęcie rewolucja marginesu, czy bioopór, czy biowładza, i to w jaki sposób to jest odbierane i pojmowane właśnie przez różne grupy mniejszości, w tym wypadku mniejszości seksualnych, i to się już zadzieje, prawda? Jedno zdanie, jeśli można. Feminizm w Polsce ma oczywiście od razu złe, może mieć złe przez niektóre środowiska konotacje i postrzeganie, natomiast powiedziałabym, że ruch kobiecy szeroko rozumiany jest takim pojęciem, które jest cały czas. Jedna uwaga, jeżeli można, jak jest z kobietami w Polsce. W 1918 dostajemy prawa, chyba w 1919 lub 20 jest ustawa o prawie dla zasiadania w Sądzie Najwyższym przez kobiety, i już w 29 miały prawo w tymże sądzie zasiąść, bo nawet jak było prawo, to nie było stosowane, a kobiety jak wychodziły za mąż, to musiały mieć zgodę męża na pracę na stanowiskach państwowych, ale prawo do głosu miałyśmy, ale wywalczone zupełnie inaczej. I dlatego mówię, to cały czas to jest proces i kiedyś, miejmy nadzieję, zakończy się dużym sukcesem, a nie tylko połowicznymi. Pani Marto, jeśli mogę Panią prosić, Pani Marta Libura, o głos i takie spostrzeżenia na ten temat i tej podmiotowości, i tejże trwania i ciągłości i zmiany. Maria. Przepraszam najmocniej, oczywiście. Ale akurat mam kuzynkę właśnie o tym imieniu i nie chcę, żeby przypisano jej moje poglądy. Ale jest napisane i widzę, przepraszam. Stąd korekta. Ja muszę powiedzieć, że chyba jakby nie podzielam jednak tego optymizmu, który tutaj wybrzmiewa.
i chyba z kilku różnych przyczyn. Po pierwsze, wydaje mi się, że sprowadzanie problemu podmiotowości kobiet do jednego problemu i to problemu, na które kobiety mają różne podejście, znaczy nawet w ramach ruchów feministycznych można tu spotkać bardzo różne stanowiska, które nie są podyktowane w żaden sposób wpływami Kościoła katolickiego, a które na przykład są stanowiskami, które są de facto zbliżone do stanowisk pro-life. Więc sprowadzanie wszystkich problemów kobiet do tego jest złowróżbne. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w kraju, w którym nie ma dostępu od wielu, wielu lat i to nie jest kwestia tego układu politycznego, ani nawet poprzedniego, prawda, to już mamy ze sobą 30 lat wolności, w których na przykład radykalnie zmniejsza się albo nie poprawia dostępność do bardzo podstawowych świadczeń potrzebnych kobietom, takich jak świadczenia ginekologiczno-położnicze. To w szczególności dotyczy kobiet z regionów wiejskich. Był słynny raport Najwyższej Izby Kontroli, który nazywał się Wiejska droga do ginekologa i pokazywał, że tam niespełna 80% gmin wiejskich w województwie podlaskim, które podlegało kontroli, w ogóle nie miało żadnej poradni ginekologiczno-położniczej. Tak? Czyli mówimy o jakimś takim nieprawdopodobnym pominięciu kwestii no, takich witalnych dla wszystkich kobiet, tak niezależnie właśnie od ich poglądów. I tutaj ja nie za bardzo widzę te hasła. Co więcej, widzę też pojawiające się takie jednak oznaki tego, że pomimo tego, że ten jakby bunt rzeczywiście było widać wszędzie, również w małych miasteczkach, mało jest jeszcze ciągle analiz, czego on tak naprawdę dotyczył. I tutaj ten kontekst pandemii, ale też różnych obaw związanych z pewnymi zmianami politycznymi, które mogą nastąpić. Widać to nie tylko w Polsce, myślę, że też wiele takich ruchów, które są pozornie irracjonalne, protestów na przykład antymaseczkowców, to są de facto w Niemczech, prawda? Są takie ruchy, które pokazują, że społeczeństwa obawiają się, że z tej pandemii na skutek różnego rodzaju restrykcji może objawić się taki porządek polityczny, w którym się bardzo ograniczy sfera wolności, prawda? I myślę, że to też było powodem, dla którego te manifestacje zdobyły też bardzo jakby takie szerokie poparcie, a nawet w tych kręgach kobiecych, które by się nie podpisywały pod tymi hasłami, nie było takiej ochoty na przykład, żeby to krytykować. I z drugiej strony pojawiło się ewidentnie zjawisko silnej polaryzacji, więc nie wiem, czy to jest kwestia pozorności kompromisu, czy też tego, że w ogóle przestaje być przestrzeń dla myślenia, które nie jest jakąś ortodoksją. I to mnie chyba najbardziej w tym wszystkim niepokoi, bo to nie jest tak, że kobiety się wyzwalają z jakiejś ortodoksji. Ja mam wrażenie, że po prostu pojawiają się dwie bardzo spolaryzowane wizje, które są nadal silnie ortodoksyjne. One są z jednej strony taka, prawda, związana z tym, co tutaj jest jakby kojarzone z, ja bym to wzięła w cudzysłów, tradycyjnymi wartościami, a z drugiej strony ta wizja takiej ortodoksji pewnej lewicowej i nie ma tego myślenia po środku. Był taki świetny tekst na ten temat Karoliny Olejak z Klubu Jagiellońskiego i on też nie do końca właśnie się spotkał ze zrozumieniem właśnie dlatego, że ona próbowała też pokazać, że tutaj nie chodzi o kwestie prawne. My się skupiamy na konkretnym orzeczeniu, na regulacji, ale na przykład zupełnie umyka tutaj taka rzecz, na której nie ma dobrej odpowiedzi i myślę właśnie, że ona powinna być raczej przedmiotem refleksji, czyli na przykład kwestia tego, że de facto ciąża w przypadku kobiety jest takim dziwnym stanem współzależności, prawda? I to jest jakby, do tej kultury to kompletnie nie pasuje. Jak ująć tą kwestię jakby współzależności dwóch bytów już, nie wchodźmy w to, prawda, czy dla jednych to jest płód, dla drugich dziecko, ale to jest coś, co jakby nie mieści się właśnie w takich naszych obecnych konstrukcjach myślowych. To jest rzecz, która mi się wydaje, że umyka właśnie wtedy, kiedy skupiamy się na kwestii władzy, kontroli i rozstrzygnięć prawnych. Zresztą to jest też jedna z tych kwestii, która powoduje, że tego się nie da dobrze wyregulować prawnie bez jakichś takich drastycznych miar, na których nie chcielibyśmy się pewno nigdy mierzyć i które i tak nie byłyby skuteczne. Tak? I zresztą to było też przyczyną, dla której wiele kobiet z tej strony, powiedzmy,
takiej, powiedzmy, konserwatywnej czy pro-life, jakby niespecjalnie się odnajdywała w tej debacie i w tym sporze, właśnie rozumiejąc tą delikatność tej materii i też niemożliwość doregulowania. Znaczy są takie miejsca, w których się nie da przykręcić śruby. I to nie jest zresztą kwestia tylko i wyłącznie tego ostatniego orzeczenia. Ja pamiętam taką też przecież historię poprzedniego rzecznika praw dziecka, który bardzo chciał doregulować kwestię picia kobiet w ciąży, prawda? Znaczy tam ewidentnie problem szkody dla potomka, ale jednocześnie jest kwestia wolności tej kobiety. I to jest znowu taki obszar, w którym można sobie bardzo łatwo wyobrazić, jak zbytnie doregulowanie prawne jakby prowadzi nas donikąd, tak? Czyli i nie potrafimy o tym rozmawiać, o tej właśnie delikatnej materii współzależności. Co więcej, jeszcze bym dodała tutaj, że w przypadku kobiet ja coraz bardziej naprawdę silnie widzę kwestie klasowe i to jest zupełnie niesamowite, bo wydawałoby się, że już jesteśmy właśnie ta emancypacja będzie oznaczała, że odrzucimy pewnego rodzaju, czy zaczniemy zauważyć na przykład kwestie kobiet z klas tak zwanych ludowych, czy kobiet pracujących i widzę, że jest dokładnie odwrotnie, tak? To znaczy, że de facto coraz większym problemem przestaje być emancypacja kobiet, a bardziej kwestia, znowu jakby powraca kwestia zróżnicowania ról społecznych, czyli na przykład tego właśnie sektora usług, którym się za bardzo nie przejmujemy, a który, prawda, teraz w pandemii jest narażony na bardzo duże ryzyka. Czyli to są jakby takie nowe fronty, które jakby nam umykają. My ciągle tkwimy w takich sporach jeszcze z połowy XX wieku. Ja mam wrażenie, że w Polsce nawet bardziej niż na przykład w krajach anglosaskich. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy ten takim zbytnim optymizmem paradoksalnie nie jest nawet przypisywanie tego utrwalenia pewnych struktur czy sposobów działania Kościołowi katolickiemu. Bo anegdota z wczoraj, właśnie zasłyszana, też tutaj oddam Karolinie Olejak, bo od niej to usłyszałam, ona rozmawia ze swoją koleżanką, która właśnie wraca z Manify, młodą kobietą, która mówi, że już wracam, dlatego że muszę zdążyć do domu i zrobić mojemu chłopakowi kolację. I oczywiście nie chodzi o to, żeby kobiety nie robiły swoim mężczyznom kolacji, ale to gdzieś pokazuje, że tak naprawdę te pewne takie bardzo silne, utrwalone role wcale nie są w tej chwili przenoszone przez Kościół katolicki, bo większość z tych kobiet już młodych w dużych ośrodkach de facto wypisała się z religii nawet lata temu i też nie za bardzo wychowywała się w rodzinach katolickich. I to, więc ten problem może być głębszy i może tak naprawdę my byśmy chcieli, żeby pewne rzeczy były problemem związanym z Kościołem katolickim, bo to by nam strasznie, prawda, znaczy tak mentalnie to jest proste, tak? Znaczy to jest okej, okay, to jest Kościół jest B, nie ma Kościoła, bach, wyobraźmy sobie, że znika Kościół, tak? Że jutro nie ma Kościoła, tak? Że tak, czy coś się poprawia w tym społeczeństwie, tak? Czy relacje stają się bardziej uporządkowane i lepsze? Nie, bo ten feudalizm, pewien taki utrwalenie pewnych ról jest, wydaje mi się, znacznie głębsze i ja bym powiedziała, odwróciła, to znaczy Kościół jest taki jak społeczeństwo, bardziej niż społeczeństwo jest takie jak Kościół. I tak jak w latach 90. de facto Kościół rzeczywiście poszedł tą taką ścieżką neoliberalną, zrezygnował w ogóle, w jakimś sensie to był też taki moment, w którym Kościół przypieczętował swoją przyszłość, bo de facto ja bym postawiła taką tezę, że Kościół zdradził te kobiety, które były jakby mocno związane z nauczaniem Kościoła katolickiego w takim sensie, że przyłączył się de facto i często forsował takie narracje, które ukrywały rzeczywiste problemy kobiet. Na przykład narracja o tym, że kobiety nie chcą mieć dzieci, dlatego że są egoistkami. To jest nieprawdopodobnie silna narracja. Mamy ten nowy raport o kobietach, Kobieta 2021, prawda, który opracowała jeszcze pani minister Emilewicz, on się wczoraj bodajże ukazał. I dyskusje, jak ja patrzę się na te dyskusje i znowu powraca problem egoizmu kobiet. A na przykład statystyka dotycząca tego, że Polska jest takim krajem w Unii Europejskiej,
którym jest największa różnica, jeżeli chodzi o obciążenie opieką nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi pomiędzy kobietami i mężczyznami, to jest niezauważane. I te protesty też były o tym, prawda? To znaczy o tym przeciążeniu, z którego de facto się nie widzi wyjścia, dlatego że nie ma, wydaje mi się, w tej chwili ani wśród właśnie takich ruchów politycznych, ani jakichś właśnie takich innych autorytetów w tym kościele, takiego głosu, który by o tym mówił. Po prostu kobiety w Polsce są przeciążone tego rodzaju pracą, prawda? I czy pokazywanie im jakiegoś krótkiego rozwiązania w postaci po prostu nie będziecie mieć dzieci, to też jest tak naprawdę zabieranie im pewnej możliwości. I to jest ostatnia rzecz, którą bym chciała powiedzieć, to jest to, że mi bardzo brakuje rozmowy o tej stronie wyboru. To znaczy w Polsce bardzo trudno jest być matką. Polska to jest kraj, w którym kobiecie trudno jest, prawda, jest grupa kobiet całkiem spora, która deklaruje to, że chciałaby mieć potomstwo. I im jest naprawdę trudno się na to zdecydować. Z różnych przyczyn, z przyczyn strukturalnych, a nie ideowych. I dyskusje na ten temat kończą się na panelach. I w momencie, kiedy przychodzi do wdrożenia, to jedyną rzeczą, prawda, najbardziej realną, to jest rzeczywiście jakiś transfer gotówkowy, ale nic więcej, a to jest absolutnie niewystarczające. Mamy rozmowy na temat opieki nad dziećmi z wrodzonymi niepełnosprawnościami, które się kończą na idei, prawda, jakiegoś tam bardzo niewielkiego jak na potrzeby zasiłku, prawda, wszyscy wierzą, dobrze, chociaż tyle, ale to jest perspektywa wielu lat życia. I teraz mamy na przykład tą akcję, której ja bym sama z siebie nie potępiała, bo uważam, że hospicja perinatalne są potrzebne, ale to dla mnie jest nieprawdopodobne, że ta akcja jakby utrwala taki stereotyp, że te dzieci z tymi chorobami wrodzonymi na przykład potem nie przeżywają, a one przeżywają do dorosłości, prawda? I tutaj znów nie ma takich, ja nie widzę z żadnej strony, żadnej siły, która by mówiła o tym, że tak naprawdę to zabezpieczenie czy poczucie bezpieczeństwa kobiet zależy właśnie od tego, czy one będą miały takie poczucie, że kiedy właśnie, że będą miały bezpieczeństwo zdrowotne, że będą miały dobrego lekarza, który je przeprowadzi, że jeżeli będzie powikłanie poporodowe, to trafią łatwo do dobrego szpitala, prawda? A jeżeli zdarzy się ten rzadki przypadek, prawda, że dziecko z jakichś przyczyn będzie chore, to ono nie zostanie zmarginalizowane, one nie będą poddane strasznemu ostracyzmowi społecznemu, jak to się teraz dzieje. I zresztą niestety tutaj retoryka akurat protestów to też robiła coś złego i to trzeba powiedzieć. Tutaj ja mogę, o tym się mało mówi, to wydaje się, że jest delikatnym tematem. Ja mogę powiedzieć, akurat od 18 lat jestem bardzo mocno zaangażowana w ruch na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi i wielu tych pacjentów bardzo dobrze rozumie, jak się mówi o zespole takim i takim, że on jest, prawda, że to jest dobry powód do przerwania ciąży. I to też pokazuje niską świadomość społeczną co do tego, że to są często osoby na przykład z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, które doskonale rozumieją, że się mówi o nich, prawda? I myślę, że tutaj znów otwieram worek jakichś tematów, przepraszam za to, że otwieram worek tych tematów, ale robię to, żeby może trochę uciec od tej polaryzacji, żeby może bardziej niuansować tej debacie i zobaczyć właśnie te strony, że no niestety to jest kwestia upodmiotowienia kobiet i ich właściwego miejsca w społeczeństwie. To nie jest kwestia jakiejś jednej decyzji czy jednego jakby prostego rozstrzygnięcia Trybunału albo odwrócenia tego rozstrzygnięcia. To jest długa praca i też długa praca dla społeczeństwa, które musi zacząć o tym głośno rozmawiać, bo to wszystko będzie oznaczało potrzebę dużych zmian, ale także jakby stworzenia całych struktur wsparcia. A inaczej, prawda, to właśnie mamy taki feminizm w wersji sojowej lat. Dziękuję pani za ten głos. No właśnie o to chodzi, że staramy się rozmawiać i robić taką przestrzeń.
I wydaje mi się, że właśnie to główne hasło, jeżeli nie chce się słuchać tylko skrajnych haseł z jednej czy z drugiej strony, to główne hasło i masowość tych protestów polega na tym, że tu jest właśnie przestrzeń i hasło, które mówi wolność wyboru. Nie chcę należeć do tej bańki, nie chcę należeć do tej bańki, ale chcę mieć prawo wyboru. I to nie jest tak, że to społeczeństwo musi rozmawiać, bo my rozmawiamy, jeżeli mamy przestrzeń, to potrafimy rozmawiać. Problem polega na tym, że to, co pani ładnie nazwała właśnie tym, że Kościół zdradził kobiety, to instytucje takie jak Kościół, instytucje takie jak politycy przestali rozmawiać ze społeczeństwem. To państwo zostało nam skradzione, zostało nam odebrane, niestety nie tylko w tej kwestii. I stąd są też protesty na ulicach. Prawo wyboru jest podstawowym prawem. Tutaj jedną rzecz muszę powiedzieć. Chciałabym, żeby kobiety mogły również realizować prawo, jak wybierają to, że będą posiadały dzieci. Ale to jest oczywiste. I tego nie robi, tego się nikt w tej chwili nie robi. Naprawdę. Znaczy, to jest problem, o którym trzeba zacząć głośno mówić. Tak? Że popatrzmy na różnicę pomiędzy deklaracjami co do na przykład planów prokreacyjnych, a rzeczywistością. Tak? Pełna zgoda. Wiele z nas chciałoby mieć dzieci lub ma dzieci. Jeżeli dzisiaj jest ciężko mieć dzieci w Polsce, to przypomnijmy sobie jeszcze parę lat temu, jak było ciężko. I to jest jakby kolej, ale to znowu jest upodmiotowienie kobiet, prawda? I prawo wyboru, czy chcę zrobić po manifie kolację chłopakowi, czy nie. I niestety pełna zgoda, ten feudalizm, który również jest w postaci zinstytucjonalizowanego kościoła, feudalizm jest bardzo głęboko zakorzeniony, dlatego to są procesy, a nie jednorazowe akcje. Trudno chyba z tym polemizować, czyż nie, pani Elżbieta Korolczuk, i z pani nie tylko doświadczeniem szwedzkim, gdzie kobieta jest kobietą i robi, zdaje się, wszystko państwo, żeby mogła właśnie mieć dzieci i to w sposób jak najbardziej komfortowy, ale też z takim oglądem socjologicznym, jeśli mogłabym prosić o próbę podsumowania tej pierwszej części. To ja może zacznę od tego, że od 20 lat jestem aktywna w ruchu feministycznym. Właśnie w 2001 roku była moja pierwsza manifa, w której uczestniczyłam. Za mną jest zresztą plakat manify z 2013 roku o Polkę niepodległą. Więc mogę się wypowiedzieć, myślę, że przynajmniej w imieniu części ruchu feministycznego, który znam. I mogę zapewnić dr Liburę, że rzeczywiście od co najmniej 12 lat mówię o tym, że kobiety powinny mieć prawo do posiadania dzieci, że kwestie ekonomiczne są absolutnie niezbędnym, czy zadbanie o kwestie ekonomiczne, w tym przede wszystkim zmiany systemowe, jeśli chodzi o system opieki nad dziećmi, o system opieki nad osobami, które wymagają pomocy, nad osobami starszymi, jest absolutnie niezbędnym w ogóle elementem reformy i takiego budowania świata, w którym wszystkim nam będzie lepiej. To jest projekt feministyczny, także mogę tutaj na dowód tego też przywołać książki, które miałam przyjemność zredagować z dr Renatą Chryciu, które mówią o macierzyństwie w różnym kontekście, mówią o macierzyństwie kobiet z niepełnosprawnością i o tym, że te kobiety też powinny mieć wsparcie od państwa i powinny być traktowane jako pełnoprawne obywatelki w każdej sferze, także w sferze ich decyzji reprodukcyjnych. To samo dotyczy decyzji dotyczących nowych technologii reprodukcyjnych, badań prenatalnych, decyzji o tym, czy jesteśmy gotowe, czy chcemy na przykład zdecydować się na urodzenie dziecka z poważnymi wadami. Te wszystkie elementy są ze sobą połączone, to znaczy nie ma wyboru, nie może być wyboru w sytuacji, w której kobiety nie mają możliwości ekonomicznej na to, żeby sobie pozwolić na posiadanie dzieci. Nie ma prawdziwego wyboru w sytuacji, w której nie ma państwa, które by ich rzeczywiście wspierało, a nie tylko oferowało pokoje do wypłakania się. Nie ma wyboru, jeżeli nie ma współodpowiedzialności mężczyzn. I ja przez lata, podobnie zresztą jak wiele innych feministek, mówiłam o tym, że
w Polsce na przykład mężczyźni powinni mieć równe prawa w sferze opieki nad dziećmi, bo w tej chwili urlop macierzyński jest wyłącznym prawem kobiety, natomiast już urlop rodzicielski jest dzielony, czyli w tym sensie mężczyźni są też poszkodowani przez obecny system. Jednym słowem, to nie są tematy nowe i to nie są tematy niepodejmowane przez feminizm, wręcz przeciwnie, jak popatrzy się na to, czym się zajmowały manify przez ostatnie 20 lat, to te tematy były bardzo często obecne. Ja też zajmuję się kwestią alimentacji, a właściwie nie alimentacji, też od dobrych 10 lat i wspieram organizacje takie jak Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci, bo nie może być wyboru realnego w sytuacji, w której nie mamy w Polsce systemu wsparcia dla kobiet, które są samodzielnymi matkami. Znaczy, jeżeli państwo umywa ręce i w takiej sytuacji nie wspiera kobiet i ich rodzin, to jest oczywiste, że kobiety są pozbawione de facto wyboru dotyczącego ich życia rodzinnego, ich życia prywatnego, tego, jak będą sobie radziły w życiu. Więc chciałam tylko zwrócić uwagę, że to nie są tematy nowe i że na pewno istnieje late feminizm, ale główny nurt feminizmu od dawna się tymi kwestiami zajmuje i to dotyczyło zarówno interwencji w przypadku jeszcze poprzednich rządów, kiedy były konsultowane na przykład takie programy jak Maluch, który skądinąd przy stosunkowo niewielkich nakładach miał bardzo duży wpływ na uprzedszkolnienie dzieci i na użłobkowienie, ale oczywiście to była kropla w morzu potrzeb i jak teraz sobie myślę, że na ten program wydano 120 milionów złotych, a on rzeczywiście mniej więcej 40% podniósł dostęp do przedszkoli w Polsce, to jak myślę sobie, co można by było zrobić za te 26 miliardów rocznie, które idzie na 500+, w sensie właśnie systemowym, a nie tylko pewnego przekazywania pieniędzy, to rzeczywiście myślę sobie, wow, no można by było naprawdę zrobić w Polsce rewolucję. Więc tutaj pozwolę sobie się głęboko nie zgodzić z taką wizją feminizmu, który ma się zajmować tylko i wyłącznie jakimś bardzo wąskim wycinkiem, bo od lat już feministki mówią o tym, że kwestia aborcji nie jest de facto tylko i wyłącznie z kwestią decyzji, tylko jest kwestią ekonomiczną, bo przecież to prawo można sobie kupić, jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo pieniędzy. Tylko oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego to ma być prawo tylko tych kobiet, które mają pieniądze? Dlaczego to ma być prawo, które można sobie kupić, ale też płacąc cenę strachu i upokorzenia? I dlaczego to państwo, nie biorąc na siebie odpowiedzialności za los kobiet i dzieci, jednocześnie chce zepchnąć na nie cały ciężar, który jest ponoszony w związku z tym, że się decyduje urodzić dziecko, a jednocześnie odbiera im tą sferę wolności. Natomiast pozwolę sobie zgodzić się z panią dr Liburą a propos interpretacji tego, czy to mamy do czynienia, czy to, czy mamy dzisiaj do czynienia, to jest rewolucja, czy też nie, bo z perspektywy polskiej to rzeczywiście można myśleć o tym, co się dzieje, o tej mobilizacji i o tej zmianie, szczególnie w stosunku do Kościoła katolickiego, jako pewnej rewolucji. Rewolucji rozumianej jako takie zasadnicze zerwanie z pewnym status quo. I ja się tutaj zgodzę z Agnieszką Graf, która mówiła czy pisała o tym, że to jest moment, w którym dokonuje się zerwanie z pewnym status quo, jeśli chodzi o instytucje, które porządkowały życie społeczne i polityczne do tej pory, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie spektrum politycznego. Czyli ta zgoda dotycząca tego, że Kościół, bo tutaj nie chodzi tak naprawdę o religię, tutaj chodzi o to, jaką rolę pełni Kościół jako instytucja polityczna tak naprawdę. Kiedyś mówiło się quasi polityczna, ale ja myślę, że nie ma wątpliwości, że to jest instytucja polityczna. I w tym sensie to odrzucenie autorytetu Kościoła jako tej instytucji, która miała być tym stabilizatorem życia społecznego, czy regulatorem tego życia społecznego, ma charakter rewolucyjny. I rzeczywiście też zgodzę się z moimi przedmówczyniami, które wspominały o tym, że ja się zgadzam też z taką wizją, że Kościół tak naprawdę jest instytucją w takim właśnie sensie społecznym, politycznym, mniej religijnym, która umacnia pewien rodzaj hierarchii społecznej, pewien rodzaj dystrybucji władzy i kontroli, który ma charakter właśnie głęboko niesprawiedliwy, który ma charakter głęboko, powiedziałabym, upłciowiony, który w gruncie rzeczy jest hamulcowym pewnych zmian progresywnych, rozumianych właśnie jako równouprawnienie i to zarówno w sensie społecznym, jak i ekonomicznym. Natomiast jak patrzymy na to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Hiszpanii, z takiej szerszej perspektywy,
to moim zdaniem mamy do czynienia z mobilizacją kobiecą jako odpowiedzią na kontrrewolucję. Tak? To znaczy tutaj my naprawdę kobiety nie żądają żadnych rewolucyjnych, nie mają żadnych rewolucyjnych żądań. Tutaj nie mówimy o jakimś wywróceniu totalnym porządku, tylko mówimy o tym, mówimy o podstawowych wartościach, o równości, o równouprawnieniu, o braku dyskryminacji, o braku przemocy, o braku cierpienia, czyli o kwestiach podstawowych, także w sensie rozumienia pewnych praw obywatelskich. A to wynika z, ta mobilizacja w wielu krajach wynika z tego, że oto, już nie, jakby nie wnikając dlaczego, bo myślę, że to jest splot kryzysu ekonomicznego, ale także takiego przewartościowania debat i podziałów na scenie politycznej w takim sensie globalnym, mamy do czynienia w ciągu ostatnich lat z sytuacją, w której prawicowy populizm rośnie. A prawicowy populizm rozumiany jako wizja społeczeństwa, wizja państwa, która jest etnonacjonalistyczna, która jest konserwatywna obyczajowo, która żeruje na polaryzacji, czy posługując się polaryzacją, żeruje na państwie, w tym sensie to są tendencje autorytarne, antypluralistyczne, wykluczające. I one są, co jest istotne, ta polityczna strona, czyli prawicowi populiści czy radykalna prawica w zależności od kraju, w ciągu ostatnich 10 lat bardzo mocno się połączyła, weszła w sojusze z ultrakonserwatywnymi organizacjami, które mają swoje korzenie głównie w kościele katolickim, tudzież w innych religiach, ale powiedziałabym, że w takim kościele przedsoborowym, tak? Czyli to są te organizacje, które są właściwie przeciwne wszelkim reformom i przeciwne takiemu otwarciu, które przynajmniej po części, bo kwestia akurat płci może niekoniecznie, czy kwestia takiej ideologii gender, akurat Franciszek tutaj przed nią przestrzega, ale w innych kwestiach jest traktowany jako taki przywódca czy lider kościoła, który otwiera pewne możliwości, który buduje pewną wizję, na której można budować kościół otwarty. Natomiast te organizacje ultrakonserwatywne, czy tutaj mówimy o brazylijskiej, no właśnie sekcie, takiej jak tradycja, własność i rodzina, czy mówimy tutaj o Światowym Kongresie Rodzin, czy innych, to są organizacje, które często już funkcjonują od wielu lat, natomiast one też zyskały na tym otwarciu możliwości politycznych, które wynikają z tego, że populiści prawicowi doszli do władzy. I efekt jest taki, że kwestia gender, i mówię tutaj o gender w takim szerokim rozumieniu, płeć, rodzina, reprodukcja, seksualność, stała się jednym z głównych konfliktów politycznych. Tak? To znaczy rzeczywiście ona stała się taką sferą, w której ta kontrrewolucja się dokonuje. I w wielu krajach kobiety na to reagują. I to ma charakter zarówno takich działań, które widzimy w Polsce, czyli na przykład ograniczanie praw reprodukcyjnych kobiet, ale też w wielu innych sferach dotyczy to braku możliwości realizowania swoich planów dotyczących rodziny, także w takim sensie, że kobiety chcą posiadać dzieci, ale nie ma do tego warunków ekonomicznych. Dotyczy to także ograniczania w ogóle wolności kobiet w różnych innych sferach, dotyczy to ograniczenia praw osób LGBT i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której to kobiety stają się tą główną siłą przeciwstawiającą się kontrrewolucji czy prawicowemu populizmowi, dlatego też, że te siły prawicowe uznały, czy budują tą swoją kampanię polityczną wokół kwestii związanych w dużej mierze z prawami kobiet i prawami mniejszości. I rzeczywiście pytanie oczywiście jest takie, czy mamy do czynienia tutaj właśnie z kontrrewolucją, którą jesteśmy w stanie jako kobiety zatrzymać, czy mamy do czynienia z jakąś zasadniczą przemianą świata. Do tego może wrócę w kolejnej rundzie, ale rzeczywiście sądzę, że jest to raczej skuteczne przeciwdziałanie, mniej lub bardziej skuteczne przeciwdziałanie kontrrewolucji niż rewolucja sama w sobie. Dziękuję bardzo. Fascynująca pierwsza runda. To wyjaśnię widzom. Agnieszka Holland opuściła nas nie dlatego, że się z nami nie zgadza, ale zapowiedziała, że musi po godzinie niestety przenieść się na inne spotkanie. Więc musimy zakończyć w mniejszym składzie. Zostało nam też już niewiele czasu, ale ta pierwsza runda zresztą też już była karkołomna z definicji, bo ta diagnoza, którą panie przedstawiły, pokazuje, jak szerokie zagadnienie dotknęliśmy, jak wiele tutaj problemów się ujawnia, włącznie
z tym, że ta rewolucja związana też właśnie z tym, co słyszeliśmy, kontrrewolucją i całym jeszcze pakietem innych problemów. I myślę, że też Elu, zakończyłaś pytaniem, które dobrze jakby określa to, czym powinniśmy zająć się w drugiej, już znacznie krótszej rundzie, czyli pytaniem o przyszłość, w którą stronę to właśnie może pójść. Tutaj podpowiem, bo też chciałem włączyć naszych widzów z ich pytaniami, bo to właśnie są pytania odnoszące do przyszłości. Pan Damian Szwimer-Nawarecki pyta, czy właśnie to, że strukturalnie kobiety są nie tylko przecież w Polsce lepiej wykształcone niż mężczyźni, że to już jest po prostu fakt o znaczeniu strukturalnym, czy z tego nie wynika właśnie nieuchronność po prostu jednak właśnie takiego pełnego upodmiotowienia kobiet i przechylenie tego pytania, które powiedziałaś, na stronę jednak powiedzmy w cudzysłowie rewolucji, a nie kontrrewolucji. Więc może spróbujmy zmierzyć się z tym pytaniem. Jeszcze dodam drugie, takie bardziej konkretne, ale podobne w zasadzie pytanie pani Lu Olszewskiej, która uwypukla też te dramatyczne kwestie, które pani podnosiły, czyli wyborem między, nazwijmy to, wolnością a sferą materialną, tak? Czyli na ile tu kwestia jest po prostu taka, na ile w momencie, kiedy obóz władzy wygeneruje kolejne zachęty finansowe dla nich, czy po prostu nie kupi w ten sposób pokoju, umożliwiając, rozstrzygając problem, albo będę w razie czego kombinowała z aborcją farmakologiczną, albo będę kombinowała od pierwszego, prawda? Więc mamy jakby dwa marginesy tego samego jakby problemu. Jeden taki strukturalny, dotyczący w ogóle kierunku zmian, a drugi wyborów, które trzeba na co dzień dokonywać. Więc prośba, gdybyś się jakby wskazała, jak twoje myślenie się układa, z tym, że teraz to już mamy 3,5 minuty na odpowiedź. Więc prośba o Elu do ciebie, tak, jeżeli to o ciebie byśmy zaczęli. Przepraszam, bo tak dużo mówiłam, więc chciałam, żeby ktoś inny może teraz powiedział, ale dobrze, to tak króciutko. Stanowczo jest tak, że kobiety są w tej chwili dobrze wykształcone i powiem tak, to nie feminizm wypchnął kobiety na rynek pracy, tylko kobiety zawsze pracowały, w związku z tym w Polsce i innych krajach socjalistycznych może bardziej to widać niż w Stanach Zjednoczonych, które w latach 50. miały ten moment, gdzie duża część oczywiście znowu białych, dobrze sytuowanych kobiet nie pracowała, ale oczywiście jest tak, że kobiety dzisiaj w znacznie większym stopniu żądają za tą samą pracę tej samej płacy i tych samych możliwości rozwoju. Więc w tym sensie jest to nie do zatrzymania, ale to też w połączeniu z przemianami na rynku pracy, gdzie bardzo duża część zawodów tak zwanych męskich, to znaczy tych zawodów w przemyśle czy w różnych obszarach związanych z, nie wiem, górnictwem znika, buduje też kolejne napięcia. Tak? Czyli buduje taki rodzaj podziału, który w gruncie rzeczy ma korzenie ekonomiczne związane z przemianami na rynku pracy, a który bardzo łatwo jest wykorzystać jako linię podziału i konfliktów w kontekście płci. Więc to nie jest tak, że ponieważ kobiety są wykształcone, to w związku z tym po prostu musimy dojść do sytuacji całkowitego równouprawnienia. Zawsze sobie przypominam wtedy sytuację w Iranie. Oczywiście to jest bardzo specyficzny kontekst, ale jak patrzę na dzisiejszą Turcję chociażby i sytuację właśnie kobiet, które są świetnie wykształcone, a w związku z postępującą islamizacją niestety często nie mają możliwości pracy i funkcjonowania publicznego, to pokazuje, że niestety nie jest to takie proste i tą sytuację można odwrócić. Natomiast jeśli chodzi o kwestie reform socjalnych versus reformy, powiedziałabym takie w sferze wolności osobistych, to lewica ma obie propozycje, czy obie nogi dosyć tutaj twardo stojące na ziemi. Więc oczywiście pytanie jest takie, czy możemy odzyskać wiarę w to, że lewica będzie odpowiedzią tą właściwą, bo jak patrzymy na przykład na debaty dotyczące chociażby 500+, czy reform systemu wsparcia socjalnego, to tutaj widać, że lewica i PiS akurat są po tej samej stronie, mówiąc krótko, to znaczy mówią,
trzeba to zrobić, tylko że lewica mówi, nie róbmy tego w taki sposób, jak to robimy dzisiaj, czyli za pomocą transferów pieniężnych, tylko róbmy to za pomocą dofinansowania usług publicznych, bo to jest największy problem w Polsce i to tak naprawdę wpływa na równość, więc nie sądzę, żeby to były dwie rzeczy, które się wykluczają. Natomiast niewątpliwie pytanie jest takie, czy można odzyskać też tą wiarę w to, że lewica jest realną możliwością polityczną. Ja mam osobiście nadzieję, że tak się właśnie stanie. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem to samo karkołomne pytanie z prośbą o właśnie za utrzymanie czasu 3,5 minuty do pani Marii Libury skierować. Bardzo proszę. Zgadzając się mocno z przedmówczynią co do znaczenia usług publicznych, to powiem, że w przyszłości czeka nas prawdopodobnie duża walka, być może ponad wieloma podziałami ideologicznymi o ich utrzymanie, dlatego że stan po pandemii niestety będzie powodował, że będzie olbrzymia pokusa obcięcia kosztów właśnie, jeżeli chodzi o edukację, która jest absolutnie podstawowa, jeżeli chodzi o jakąś równość szans na starcie, ale także ochronę zdrowia, która za chwilę stanie przed nieprawdopodobnym długiem zdrowotnym, wygenerowanym zamknięciem ochrony zdrowia. I na to nałoży się, ponieważ ten problem nie będzie tylko problemem Polski, to na to nałoży się, wydaje mi się, zagrożenie, które jest bardzo realne i będzie w szczególności dotykać kobiety, czyli kwestia drenażu troski. Bo już w tej chwili niezwykle widać taką, ja na przykład dostaję kilkadziesiąt maili dziennie, prawda, na adres uniwersytecki z różnymi, od różnych agencji pośredniczących, które wyłapują i zawody medyczne, ale też w ogóle kobiety, właśnie to jest charakterystyczne, że targetem są kobiety, do pracy w zawodach opiekuńczych na zachodzie Europy. My jesteśmy w tej chwili trochę w takiej sytuacji, wydaje mi się, że to jest jakby ciągle jakby niedostrzegane jako problem, ale te świetnie wykształcone kobiety, jak to ktoś zauważył, często to tak naprawdę zarabiają gorzej już w tej chwili od zawodów, od mężczyzn pracujących w tradycyjnych zawodach usługowych, w szczególności jeżeli chodzi o migrację, prawda? Hydraulik wjeżdżający za granicę zarobi więcej niż absolwentka wielu kierunków studiów w Polsce, która i tak ostatecznie będzie pracować poniżej swoich kwalifikacji, właśnie bardzo często jako opiekunka osób starszych. I w tej chwili szacuje się na przykład, że w Niemczech brakuje 200 tysięcy pracowników tego sektora, jeżeli tylko chodzi o sektor opieki nad osobami starszymi. I za chwilę Polskę czeka drenaż kobiet. I to, jeżeli chodzi o przyszłość kobiet i rewolucja jest kobietą, to być może żadnej rewolucji nie będzie. I to bym uważała za znacznie większe zagrożenie niż nawet tak czy inaczej rozumiane różne ruchy polityczne, bo pozbycie się populacji kobiet, prawda, musi mieć straszne konsekwencje społeczne i obrócić jak w niwecz wiele właśnie tutaj planów, prawda, budowy takiej czy innej wspólnoty społecznej. Dziękuję serdecznie za znowu dołożenie kolejnego elementu do złożoności zagadnień, o których mówimy i pokazując, że tutaj żadnej prostej trajektorii nie ma, także niezwykle cenny komentarz. Dziękuję bardzo i pani Agnieszko, do pani Agnieszki Bońskiej pytanie z tą samą prośbą co do poprzedniczek. No tak, to jest złożone, już mamy tyle tematów, nam się tu nazbierało, ale jak myślę o przyszłości, ja myślę, że to, o czym pani Maria wspominała wcześniej, jest szalenie ważne, to znaczy uzmysłowienie sobie własnych przywilejów i współpraca z pomiędzy ośrodkami. I teraz nie chodzi o, ja teraz jakieś, mam poczucie, że bardzo generalnie mówię, generalizuję, no ale rozumiem, że idealizujemy, w sensie, że życzeniowo tutaj sobie mówimy o przyszłości. Ja myślę, że współpraca z mniejszymi ośrodkami, ale właśnie nie na zasadzie siłaczki, tylko słuchania, to znaczy uznania, że w tych miejscach ludzie, kobiety naprawdę wiedzą, czego im potrzeba. I tak jak tutaj
Elżbieta Korolczuk wcześniej mówiła, feminizm tymi sprawami się zajmuje od dawna, ale faktycznie rozmowa o naszych przywilejach i innych perspektywach jest tu szalenie istotna i ta alienacja, o której pani wspominała, kobiet z mniejszych ośrodków jest przerażająca i bardzo dołująca. Więc ja też trochę chciałam dorzucić, bo już tak dorzucamy cały czas do tego worka i chciałam a propos przyszłości też dorzucić coś a propos ze swojego ogródka, bo tak mi jakoś tak przyszło do głowy, jak słucham nas, bo jesteśmy bardzo różnorodnym tutaj zbiorem z różnymi zawodami, z różnymi pracami, że to uprawianie tych mniejszych ogródków w naszej skali też jest bardzo wartościowe, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, mamy jeszcze 3 lata przed sobą, miejmy nadzieję. Może się uda, że mniej i trzeba jakoś działać i chciałam tutaj dorzucić kontekst teatralny, czyli tego, co się wydarza w tej chwili w teatrze, co tutaj nie będę może wchodzić w szczegóły, bo zdaję sobie sprawę, że to jest rozmowa o czym innym, ale myślę o takich zmianach strukturalnych i instytucjonalnych i zachowań w danych instytucjach, to znaczy pracy nad wprowadzaniem miękkich wartości, rozpoznawaniem tego patriarchatu, też wewnętrznego patriarchatu, własnego patriarchatu, wklepanego i próby zmian w teatrze. Ja nie wiem, czy to się udaje, ale wydaje mi się, że rozmowa posunęła się bardzo do przodu w ciągu ostatnich 2 lat i jest to jakoś obiecujące. Może to jest jakaś moja wielka naiwność, ale mam nadzieję, że zmierzamy ku zmianie warunków pracy po prostu i zachowań społecznych w ramach tych instytucji. I tego bardzo bym sobie życzyła, oczywiście osobiście jako osoba pracująca w teatrze, ale dla mnie to jest też przykład jakiegoś takiego działania, że może to jest możliwe, może tutaj akurat ruch mi tu się bardzo przyczynił, ale też działania wielu osób nad tym, żeby analizować te instytucje i rozmawiać o tym głośno i jakby stawiać wyzwania, nie bać się stawiać wyzwań przełożonym i osobom z władzą, bo to mogą być i kobiety, i mężczyźni, chociaż zwykle są to mężczyźni. To takie rzeczy mi przyszły do głowy, też przyszło mi do głowy działanie oddolne, to znaczy to mi się wydaje jakieś w Polsce bardzo ważne, to znaczy, że prawo jest takie, jakie jest w tej chwili, teraz myślę o aborcji, ale działania oddolne i wspierające kobiety są bardzo mocne. I tutaj myślę o aborcyjnym Dream Teamie na przykład. I wspieranie takich organizacji, które naprawdę działają i pomagają, jest jakoś szalenie istotne. Może to jest jakiś banał, ale to też wydaje mi się jakimś mocnym działaniem politycznym. No i oczywiście zgadzam się tutaj z Elżbietą Korolczuk, że branie czynnego udziału w polityce, albo przynajmniej dojście do urny i zabrania głosu, jak już dojdzie do wyborów, to tutaj wydaje mi się jakieś szalenie ważne. Dziękuję serdecznie, dziękuję za przywołanie tego przykładu teatru i zmian, które trwają, bo być może, czy raczej na pewno nie jest teatr reprezentatywny dla całego ładu instytucjonalnego, ale to, co się dzieje, może być jakimś takim pokazaniem czy dowodem możliwości zmiany, prawda? Jeżeli te zmiany rzeczywiście osiągną odpowiedni poziom i doprowadzą do zmiany relacji, więc to, a rzeczywiście dzieją się rzeczy niezwykłe, także dziękuję bardzo i Dominiko, czas na ciebie. Ja zacznę od 2 liczb, bo pytaliśmy o przyszłość i o te lepiej wykształcone kobiety, więc pierwsza liczba 1, a właściwie 1. Tyle studentek znalazło się wśród 12 nowo wybranych przedstawicieli w Senacie Uniwersytetu Gdańskiego w wyborach, które odbyły się w grudniu 2019 roku, ale to była 1 studentka. Mimo że na Uniwersytecie Warszawskim 65% osób studiujących, studentów, to są studentki. Warszawskim czy gdańskim? Bo raz przepraszam, warszawskim, przejęzyczyłam się. Mówię o Uniwersytecie Warszawskim i wyborach do Senatu, które miały miejsce w grudniu 2019 roku. Uniwersytetu, gdzie studiuje 65% kobiet, a 1 studentka znalazła się właśnie w 12-osobowym senacie. A druga liczba to jest 75%, bo tyle według skali McKinsey Global Institute z 2015 roku danych, 75% tyle procent nieodpłatnej pracy w skali świata wykonują kobiety i poświęcają na tą nieodpłatną pracę od 3 do 6 godzin dziennie, podczas gdy mężczyźni od 0,5 godziny do 2 godzin.
I według Międzynarodowego Funduszu Walutowego kobiety wykonują czterokrotnie więcej pracy związanej właśnie chociażby z utrzymaniem domu, czy trzykrotnie więcej pracy związanej tej tak zwanej pracy opiekuńczej. Mówię o tych danych, żeby pokazać, że to wszystko to są również tematy feministyczne, więc tematy, które rzeczywiście są obecne w debacie publicznej od lat. Druga rzecz jest taka, powołując się na cytowaną tu już Magdalenę Grabowską, oczywiście to jest tak, że sufrażystki, sufrażetki, emancypantki, feministki to jest bardzo długa historia i również historia III RP od samych jej początków. Natomiast no, to, co się niewątpliwie zmieniło, no to właśnie to przesunięcie, to znaczy tematy feministyczne tak zwane, co widać chociażby na przykładzie aborcji, stały się tematami mainstreamowymi debaty publicznej, zostały włączone także w tematy, stały się tematem również politycznym, w tym znaczeniu tematów funkcjonujących również w narracjach partii centrowych. I w zasadzie z dnia na dzień głosy, które były uznawane do tej pory za radykalne, weszły do głównego nurtu. I to jest myślę, po prostu ogromna zmiana. Więc nie chodzi o to, że feminizmu w Polsce nie było, ale że on właściwie od 2016 roku niemalże z dnia na dzień wszedł do głównego nurtu. I trzecia rzecz, o której tutaj była stosunkowo mało mowy, ale to pojęcie patriarchatu już się pojawiło. Ja myślę, że też ta zmiana, też w połączeniu z tym wątkiem, o którym żeśmy troszeczkę mało rozmawiali, czyli Me Too, to jest zmiana, która też pokazuje, że taka kultura patriarchalna, która jest oparta na władzy, kontroli, również przemocy instytucjonalnej, która właśnie bardzo mało liczy się z człowiekiem, tym tak zwanym, brzydko mówiąc, czynnikiem ludzkim, którym właśnie często przyjmuje taką formę sztywnego dogmatu, ortodoksji, że po prostu jakby też znowu doszło do rozpoznania tego zjawiska w jakimś takim szerszym kontekście niż do tej pory tylko w kontekście istniejących różnego rodzaju narracjach feministycznych. Także nagle również kobiety i mężczyźni, którzy do tej pory nie identyfikowali tego, że tematy feminizmu to są ich tematy, nagle to zobaczyli. Tak? Myśmy niedawno jako miesięcznik też opublikowali taki numer Zniszczyć patriarchat w sobie, chociaż właśnie pisaliśmy zarazem, że nie chodzi o to, żeby patriarchat niszczyć, tylko go przetransformować, tak? Ponieważ jeżeli wyjdziemy z bronią i go pokonamy, to ostatecznie zajmiemy pozycję i przeniesiemy jakości, które były charakterystyczne dla patriarchatu. Więc w gruncie rzeczy chodzi o to i myślę, że o to też chodzi w tym ruchu, żeby dokonać też takiej transformacji społecznej, która właśnie będzie się opierała na upodmiotowieniu, nie tylko upodmiotowieniu kobiet, ale także innych grup, stąd tutaj to, co Agnieszka Błońska chociażby mówiła o niebędącym odgałęzieniem przecież feminizmu ruchach LGBT+, prawda, które również jakoś teraz dążą do upodmiotowienia i tego, żeby właśnie móc mówić o sobie własnym głosem. Więc wydaje mi się, że właśnie na poziomie społecznym bardzo dużo się dzieje, natomiast rzeczywiście to wszystko wymaga teraz no właściwie czasu, tak, i zbudowania takiego jakiegoś podglebia intelektualnego, żeby z jednej strony dobrze te procesy opisać, a z drugiej strony takiej po prostu codziennej pracy społecznej, żeby te nowe tematy, mówię, w tych środowiskach, w których zostały rozpoznane jako nowe, zostały teraz jakoś przyswojone, głębiej zrozumiane, zinternalizowane i pogłębione, jak sądzę. Także to jest teraz przyszłość chyba najbliższych lat i praca do wykonania w najbliższych latach, jak sądzę. I to może ja bym powiedziała, że nie tylko rewolucja jest kobietą, ale przede wszystkim zmiana jest kobietą. I czy to będzie odpowiedź na kontrrewolucję, o czym wspominała Elżbieta Korolczuk. I trudno się z tym nie zgodzić, bo widzimy, co się dzieje i jakie jest tutaj podglebie. Czy to jest zmiana, o której wspominała Agnieszka Błońska,
Jeżeli mogę dodać jedno zdanie do tego, co Pani powiedziała, to bo też padło takie pytanie na czacie, to aktywizm nie tylko w dniu wyborów, to wtedy jest za późno, tylko to jest ten nasz aktywizm codzienny i ta nasza działalność codzienna. I to jest zmiana, o której powiedziała Maria Libura, na zupełnie innej płaszczyźnie, prawda? Nie tylko w kwestiach społecznych, ale to, co nazwała Pani leżącym w ogóle sektorem, ale tym drenażem troski, no to to jest też sektor, który za chwilę w Polsce kobiety również usiedli w domu, prawda, czy zostawi w domu, dlatego że nie ma budowy opieki nad nie tylko dziećmi, czy osobami niepełnosprawnymi, ale za chwilę nad rodzicami. I to też... Ja jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć, bo ten patriarchat mi tutaj wybrzmiał. Ja nie wiem, czy nie jest też taki moment, żeby zacząć po prostu też mówić bardziej niż o patriarchacie, o ekonomii neoliberalnej, bo takie duże przesuwanie na przykład grup ludzi, właśnie czy wyciąganie matek z Filipin, żeby zajmowały się dziećmi na kanadyjskich przedmieściach, jest znacznie lepiej opisywać właśnie w kategoriach pewnego paradygmatu takiej nowoczesnej gospodarki neoliberalnej niż patriarchatu. I wtedy też łatwiej będzie porównać na przykład to, co się dzieje przy wyborach studentów na Uniwersytecie Warszawskim i zobaczyć, że to nie jest jakościowo różne od pewnych zarzutów stawianych klerykalizmowi, że de facto tu mamy do czynienia z bardzo podobną jakby reprodukcją i unikamy tej pułapki, żeby właśnie skupić się na jednym problemie czy na jednej instytucji, bo jak mówię, to jest ironicznie i sarkastycznie mówiąc, jest to zbyt optymistyczne podejście. Znaczy to wszyscy mamy co do tego, myślę, pełną zgodę, że ten feudalizm jest głęboki i nie dotyczy tylko Kościoła. To jest to, co Pani powiedziała w pierwszej części, tylko próbujemy go zanalizować czy przejąć na różnych płaszczyznach. Za chwilę będzie dodatkowy problem, o którym kompletnie jeszcze nie mówimy, czyli zapaść w edukacji. Jak zapaść w edukacji w ogóle przełoży się na młode pokolenie i na ich możliwości, a jakie są, jak już wspominałyście Panie, badania, no to też badania ze Stanów pokazujące pierwsze efekty pandemii i kto stracił zatrudnienie, no przede wszystkim kobiety, więc oczywiście ja bym powiedziała, że w ogóle wychodząc od tematu, czy jest to, czy rewolucja jest kobietą, to oczywiście nie skupiamy się tylko na kwestiach, od których zaczęłyśmy, które wywołały właśnie to orzeczenie Trybunału, tylko to jest cały problem świata zmian, w którym w tej chwili jesteśmy, bo jest pod tym względem to jest rewolucja, tak? Jak nie ma powrotu do, w moim przekonaniu, jak nie ma powrotu do gospodarki liberalnej czy neoliberalnej w wykonaniu, jakiej znaliśmy, nie ma powrotu do Europy, jakiej znaliśmy i nie ma powrotu do czasów, jakie znaliśmy. I szczerze mówiąc, też nie wierzę w taki podział prawica-lewica, który uważam za przestarzały i nieadekwatny, bo inaczej w ogóle formułujemy dzisiaj problemy. Do tej pory wszystkie zmiany, mocne zmiany światopoglądowe tak naprawdę wprowadzały partie prawicowe, centrowe, chadeckie, a nie partie lewicowe, bo to tutaj musi nastąpić zmiana z tej strony, też sposób postrzegania czy widzenia i zgoda też na to. No i oczywiście zmieniająca się rola i pozycja mężczyzny w tym wszystkim, prawda? Dlatego nie mówmy, albo inaczej, też wprowadzajmy nowe pojęcia dotyczące patriarchatu i tutaj trzeba te wektory inaczej zmieniać. Jaki z tego wniosek? Pięknie powiedziała Agnieszka Błońska, bo jak się słuchamy i jak tutaj rozmawiamy i właśnie jak... I wniosek jest taki, Edwinie, że czas na kolejną debatę. Dziękuję w moim imieniu, bardzo Paniom dziękuję za bardzo ciekawą. Ja dziękuję za to podsumowanie, a ja już dołożę niedużo, bo w zasadzie tylko pożegnam, bo podsumowanie tak obfitej dyskusji jest niemożliwe, poza jednym stwierdzeniem, że dla mnie dobra rozmowa jest taka, która odpowiadając na pytania, które były postawione, zostawia jeszcze więcej, które wymagają odpowiedzi i daje powód do tego, żeby dalej się spotykać i rozmawiać właśnie o tych wielu kwestiach, które tutaj
były poruszone, więc na pewno na część z nich przynajmniej będziemy próbowali odpowiedzieć, zapraszając na kolejne debaty, które będzie organizowała Fundacja. Także już w tej chwili zapraszam Panie, zapraszam naszych widzów i widzki, które tutaj też nas obserwowały do włączania się do naszych dyskusji, a dziś bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dziękuję pani Annie Boryckiej i pani Elżbiecie Żurawskiej za trud tłumaczenia tej bardzo złożonej dyskusji na język migowy. I do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Najbliższe już w piątek, tym razem spotkamy się z przedstawicielami mediów lokalnych i ich zapytamy, jak z ich perspektywy wygląda to, co się dzieje w Polsce, dlaczego i jak opisują to, co właśnie się dzieje. Zobaczymy, jaka to jest perspektywa. Także też już serdecznie zapraszam, tym, że będzie to przed południem o 11. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.